Cholerek wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku ABC z mapą. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolorze zielonym na mapie. Ulubionym kolorem Mahometa był zielony i ten kolor kojarzony jest z islamem. W uzbeckich meczetach w tym kolorze mamy piękne, zabytkowe posadzki lub szlachetne, jedwabne szaty. A jeśli już wdepnęliśmy do Azji, to jej symbolem jest jadeit, ukochany kamień Konfucjusza. Jadeit azjatycki jest tym cenniejszy im jaśniejszy i im bardziej soczysty w odcieniu. Podobnie jak malachit, benchmark symbolizuje mądrość oraz doświadczenie. Te same przymioty zieleni towarzyszą kulturze majańskiej. W tradycji Majów, w cieniu świętych drzew Soiba, odprawiane są ważne ceremonie. Korony tych drzew są zielone, bujne, utożsamiane z głową człowieka oraz sferą kosmiczną. W tej samej tradycji zielony to również kolor kierunku południa. Kolor zielony od zawsze jest utożsamiany z naturą i przyrodą. I takim to też zielonym kolorem na specjalistycznych mapach do orientacji sportowej mamy zaznaczone wszystko, co związane jest z roślinnością. Zielonym X-em mamy zaznaczony wykrot, czyli drzewo wywrócone z korzeniami przez wiatr. Z dobrodziej z wykrotów korzystają często jelenie, dziki, łosie. Stają się ważnym miejscem lęków m.in. drozdów, łudzika czy szczyżyka. A dla ludzi trenujących orientację sportową są doskonałym punktem orientacyjnym. Punkty kontrolne ustawione przy wykrotach zazwyczaj mają dodatkowe opisy. Jest to ułatwienie, bo wiemy od razu, z której strony szukać lampionu. Różne odcienie koloru zielonego pozwalają nam na określenie, z jakim lasem przyjdzie nam się zmierzyć. Jeżeli mamy jasno zielony las, to jest to las o dobrej przebieżności, a im jest to ciemniejszy kolor zielony, to tym bardziej możemy spodziewać się, że spotkamy na swojej drodze gęste, z reguły młode drzewa, które mogą okazać się dla nas przeszkodą. W takim lesie nie ma co nawet marzyć o bieganiu, raczej jest to walka z gałęziami, którą będzie nam ciężko wygrać i w efekcie może się okazać, że będziemy musieli zawrócić. Także warto dobrze się zastanowić, zanim wejdziemy w ten ciemnozielony las. A jeżeli na mapie mamy teren zaznaczony bardzo ciemnym zielonym kolorem, to jest to roślinność nie do przejścia i jest to równoznaczne z zakazem przejścia przez ten teren. Natomiast mamy też zielone linie. Są to linie mówiące nam, że las ma ukierunkowaną przebieżność, czyli las, gdzie drzewa tworzą rzędy. Bieg wzdłuż tych rzędów jest dla nas korzystny, natomiast w przypadku przedzierania się poprzek nich na pewno nie pobiegniemy za szybko. A jeżeli zielone linie połączone są z symbolem terenu otwartego lub nieużytku typu wrzosowiska, poręby, obszar z małymi sadzonkami drzew czy z wysoką trawą, to może to oznaczać winnice lub podobne grunty uprawne, zawierające gęste rzędy roślin o dobrej lub normalnej przebieżności w kierunku sadzenia. Linie są zorientowane w taki sposób, aby wskazywały kierunek sadzenia. Co najmniej 3 linie muszą być wyraźnie widoczne. I na koniec drzewa wyróżniające się. Drzewa i krzaki nie wyróżniające się, ale wyraźne, a także inne obiekty wegetacyjne mają swoje symbole na mapach. I tak, znak dominującego drzewa ma otoczkę i wnętrze białe, żeby był lepiej widoczny na zielonym obszarze na mapie. A wyraźne drzewa i krzaki nie mają białej otoczki, ale też mają białe wnętrze. To na dzisiaj tyle. Pa!